Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Michał Lachowicz. Zapraszam Was na Broda Talk, czyli subiektywnie i emocjonalnie o zdrowiu, treningu, diecie, szczęściu i sztuce życia z PESEL-em, który zaczyna się na 7. Pamiętajcie, że młody człowiek może znać zasady, ale tylko stary zna od nich wyjątki. Umiemy prowadzić samochód, znamy języki, potrafimy robić najbardziej wyszukane formuły i makra w Excelu. Każdy z nas jest specem od pandemii i od polityki. Bardzo mądre z nas małpy. Okazuje się jednak, że nie potrafimy oddychać. Oddychać. Gorzej, my nawet nie wiemy, że nie wiemy i podejrzewam, że większość z nas nie bardzo czai, co tu jest do umienia. Wdech, wydech i pokrzyku. Ogarnijmy się, bo to naprawdę nie są żarty. Nieprawidłowy oddech może stać za większością bardzo poważnych problemów medycznych, a jego naprawa może być najlepszym sposobem na powrót i utrzymanie zdrowia. I właśnie dlatego, żebyście się mi tam przy głośnikach nie podusili, ściągnąłem do podcastu fantastycznego fachowca od oddechu. Lekarz medycyny Elżbieta Dudzińska ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu. Jest absolwentką podyplomowych studiów dla lekarzy medycyny integralnej na Uniwersytecie Arizony. Ukończyła kurs technik oddechowych metodą Buteyko, technik oddechowych metody Wim Hofa oraz technik redukcji stresu MBSR. Zajmuje się terapiami oddechowymi i pomocą w przywracaniu prawidłowego, fizjologicznego sposobu oddychania. Pracuje w Instytucie Reumatologii w Warszawie, udziela porad lekarskich, prowadzi warsztaty i wykłady dotyczące oddychania, profilaktyki i edukacji prozdrowotnej. Na jej stronie internetowej treneroddechu.com macie to wszystko bardzo dobrze wyłożone. Pani doktor ma do tego jeszcze dar mówienia. Mówienia jasno, obrazowo i prosto o sprawach, które wcale takie proste nie są. Wysmarkajcie nosy, rozgrzejcie przepony, głęboki wdech i jedziemy. Oddech mnie zafascynował na tyle, że po pierwsze nie byłam początkowo w stanie uwierzyć, że my jako środowisko medyczne, my jako lekarze, ale też my jako ludzie dbający o zdrowie, którzy w tej chwili cała prewencja jest bardzo modna, dieta, aktywność fizyczna, zupełnie pominęliśmy oddychanie. Nasz organizm jest ciągle zaprogramowany na krótkie epizody bardzo silnego stresu, połączonego z dzikim wysiłkiem fizycznym, którego w tej chwili nie ma. Stres przyjął formę mentalną, werbalną, a zmiany w organizmie, jakbyśmy mieli, nie wiem, gonić przed niedźwiedziem, czy się z nim bić. U mężczyzn, u młodych mężczyzn bardzo często zaburzenia potencji erekcji, libido mają związek z tym nieprawidłowym oddychaniem, z nieprawidłową funkcją przepony. Moi drodzy, witam Was po raz kolejny w podcaście Broda Talk i dzisiaj odcinek, mam nadzieję, jeszcze bardziej fantastyczny niż zwykle nam to wychodzi, bo po drugiej stronie witam panią doktor Elżbietę Dudzińską, właściwie panią trener tak naprawdę. Pani trener? Tak. No, trener oddechu. Trener oddechu, dokładnie tak, bo ja oczywiście jestem w pełen szacunku dla wykształcenia medycznego, ale nie wiem na ile pani Elżbieto się w tym momencie identyfikuje bardziej jako trener oddechu, a bardziej jako lekarz takiej generalnej praktyki. Jak to jest? Ja myślę, że te dwa elementy się absolutnie nie wykluczają, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że oddech jest naszą wręcz najbardziej bazową funkcją fizjologiczną, a celem medycyny i przywracania zdrowia jest przywracanie prawidłowych funkcji fizjologicznych, to tutaj te dwie rzeczy się ze sobą pokrywają po prostu. Jasne, jasne. Też to wierzę. Zresztą bardzo wierzę w to, że ten dzisiejszy podcast, zresztą jak słuchałem podcastów i różnych innych form, w których pani występowała i tłumaczyła zasady i w ogóle całą ideę właściwego oddechu, ja wierzę, że to wykształcenie medyczne daje naprawdę co najmniej kilka dodatkowych wymiarów, które pozwalają zarówno lepiej oddech zrozumieć, jak i lepiej zdiagnozować to, co z oddechem trzeba zrobić. Ale zanim zaczniemy, to jest takie jedno pytanie, które mnie nurtuje. Dlaczego oddech? Bo wiem, że po pierwsze medycyna no to jest szeroka dyscyplina. Poza tym gdzieś tam w pani historii edukacyjnej są studia medycyny integralnej. W związku z tym właściwie wszystkie elementy, które mogą zachować zdrowie, które mogą pomóc w utrzymaniu zdrowia, wszystkie obszary zachowania zdrowia, profilaktyki pani w swojej karierze edukacyjnej przerabiała i wybrała pani oddech. Dlaczego? Hmm.
Jeśli chodzi w zasadzie o tą medycynę integralną, o której Pan wspomniał, to były podyplomowe studia dla lekarzy, które obejmowały całościowe podejście przez pryzmat medycyny klasycznej i medycyny komplementarnej, czy różnych działań, które mogą być alternatywne. I tam się zetknęłam, i to nie na głównych zajęciach, właściwie w kuluarach, można powiedzieć, z metodą butelki, którą gdzieś zaparkowałam, usłyszałam i po studiach wróciłam do niej. I muszę powiedzieć, że oddech mnie zafascynował na tyle, że po pierwsze nie byłam początkowo w stanie uwierzyć, że my jako środowisko medyczne, my jako lekarze, ale też my jako ludzie dbający o zdrowie, którzy w tej chwili cała prewencja jest bardzo modna, dieta, aktywność fizyczna, zupełnie pominęliśmy oddychanie i temat mnie tak wciągnął i tak zafascynował, że po prostu zdecydowałam się w pełni poświęcić temu, a jednocześnie mówiąc o medycynie integralnej, te studia dały mi komfort bardzo szerokiego spojrzenia i łączenia różnych elementów, które de facto też mają związek z oddychaniem. Jednocześnie teraz, w XXI wieku, ta wiedza i dostęp do niej jest tak ogromny, że trzeba się na coś zdecydować, że Tak. tak powiem, a jednocześnie jest to temat, który mnie niezwykle zafascynował, więc cieszę się bardzo, że się nim zajmuję. I tu jeszcze jedno słowo, wracając do tego, o czym pan wcześniej mówił. Gdzieś w różnych rozmowach z osobami, które mnie nie znają, jak wychodził temat oddychania, to słyszałam pytanie: a to ty jesteś nauczycielką jogi? Albo jakieś tego typu. Ja mówię: a dlaczego? No bo wiesz, oddychanie to joga. Ja mówię: a przepraszam, a ty nie oddychasz? Kolega lekarz mówi: ale słuchaj, ty się medycyną alternatywną zajmujesz. Ja mówię: tak, to przestań oddychać. Więc można powiedzieć, że jest szokujące, tak jak pan wcześniej wspominał, to, że oddech jest tak oczywisty, że zapominamy o tym, że jest funkcją fizjologiczną. I dużo osób, jak słyszy o oddychaniu, myśli o wyszukanych pranajamach, zajęciach jogi, jakby zapomniało zupełnie, że oddycha 24 na dobę, w nocy, w dzień. Czy myśli, czy odpoczywa, czy jest zestresowanych, to po prostu jest cały czas ten sposób oddychania, który, myślę, że o tym porozmawiamy, przekłada się na mnóstwo funkcji, na całą fizjologię organizmu, na szereg patologii, więc mamy, że tak powiem, pod ręką, a bardziej pod nosem narzędzie, którym możemy wpływać na swoje zdrowie. Jasne. Ja nie mogę się powstrzymać przed komentarzem tego, co pani powiedziała, bo tu kilka bardzo ważnych kwestii padło. Po pierwsze, ta joga, o którą panią wszyscy posądzają, że tak powiem, to też jest ciekawe, że oddech jest obecny we wszystkich innych kulturach, oprócz tej naszej północnej kultury, prawda? Bo tam jest joga i techniki oddechowe, które faktycznie są tym rdzeniem jogi. Gdzieś w innych kulturach pierwotnych też się sporo mówi o tym, w jaki sposób. W taki intuicyjny sposób oni pracują z oddechem, w jaki sposób wychowują dzieci oddechowo. U nas o oddechu się w ogóle nie mówi. I to też pytanie, dlaczego? Przypadek? Nie sądzę. A druga sprawa, kwestia medycyny i tego, że pani zajmuje się, przynajmniej w opinii swoich kolegów, medycyną alternatywną, to prawdopodobnie w niektórych kręgach jest największe przekleństwo, jakie może być. Ale to jest niesamowite, w jaki sposób medycyna okopała się na tych stanowiskach takiej medycyny reaktywnej i jak trzeba, to my wytniemy albo damy chemię, a w jak bardzo opuściła albo nigdy tak naprawdę dobrze nie zajęła tych pozycji w tym obszarze profilaktyki, w obszarze no właśnie utrzymania zdrowia w taki najbardziej oczywisty sposób poprzez wzmacnianie, przywracanie właściwych sposobów życia. No, to jest niesamowite. Myślę, że dopiero teraz to odkrywamy. To jest chyba zresztą nie tylko przypadłość polskiej medycyny, ale w ogóle światowej. Tak, natomiast na pewno nie możemy wyrwać tego, co pan powiedział, z całego kontekstu. Niewątpliwie rozwój farmakoterapii i generalnie postęp medycyny, zwłaszcza tej w Stanach Ostrych, jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobne. Zgadzam się. I tutaj też jakby fascynacja. Z drugiej strony mamy realne ograniczenia czasu i tego, jak w tej chwili wygląda podstawowa opieka zdrowotna. Z trzeciej strony, to, co pan powiedział, tak naprawdę leży absolutnie w możliwościach każdego z nas jako osoby interesującej się swoim zdrowiem, bo prewencja jest mało atrakcyjna nie tylko z różnych powodów w tej ścisłej medycynie, ale też dla bardzo wielu z nas, dlatego że wymaga własnego wysiłku, motywacji, zaangażowania, dyscypliny i mnóstwo pacjentów woli po prostu dostać Pigułka. pigułkę, która załatwi za nich sprawę. Więc
Myślę, że tutaj jakby to spojrzenie powinno być szerokie. Na pewno, po pierwsze, mówiąc o medycynie, dobrze, żebyśmy my jako lekarze zwracali uwagę na tą bazową fizjologię. Zrobiono badania i okazało się, że z czterech najbardziej bazowych funkcji, czyli oddychanie, tętno, ciśnienie, temperatura, oddychanie jest funkcją najrzadziej monitorowaną w szpitalach, często nawet na oddziałach pulmonologicznych, no bo dopóki nie ma jakichś problemów poważnych, no to gdzieś to, nazwijmy to, umknęło, a tu trzeba wrócić do fizjologii, żeby zobaczyć, na jak wiele rzeczy to ma wpływ. Jasne. Te wszystkie filozoficzne tematy, one są bardzo, przynajmniej dla mnie, ciekawe, ale nie chciałbym pani cennego czasu na to poświęcić, bo mamy oddech do przerobienia. Ideą, tak jak żeśmy się umawiali, tego dzisiejszego podcastu jest to, żeby przybliżyć słuchaczom te fundamenty oddechowe. Po co oddychamy, czym jest właściwy oddech i oczywiście na końcu też protokoły czy ćwiczenia, czy jak z oddechem pracować, bardziej w formie takich inspiracji niż konkretnych przepisów na zdrowy oddech, ale myślę, że zrozumienie tego, po co oddychamy, jak powinniśmy oddychać i jaką rolę oddech pełni w naszym organizmie, w jaki sposób zazębia się z innymi układami, myślę, że to jest fundamentalna wiedza dla każdego, kto chce o swój oddech zadbać świadomie, a nie tylko powtarzać pewne protokoły, nie tylko zalepić usta, bo ktoś w telewizji śniadaniowej mówił, że trzeba zalepić usta, albo ktoś mówił, że trzeba oddychać przez nos. Oddycham przez nos, chociaż nie do końca wiem po co. Więc postarajmy się zbudować ten fundament i takie pytanie fundamentalne, podanie do fundamentu, po co my w ogóle oddychamy i po co nam ten tlen w komórce i skąd ten dwutlenek węgla. Taka baza, ona być może brzmi jak czwarta klasa szkoły podstawowej, ale wydaje mi się, że przerażająco mało o tym wiemy i przerażająco słabo to rozumiemy. No, chyba najkrótsze zdanie, jakie się nasuwa, to oddychamy, aby żyć. Oddychamy, aby wyprodukować energię, która nam jest potrzebna do tego życia. Energię, która jest potrzebna do wszystkich bazowych procesów metabolicznych, do transportu, do syntezy, do mechanicznych różnych akcji komórek, mięśni i tak dalej. Proces oddychania jest nierozdzielnie związany z naszym życiem, więc bez względu na to, czy ktoś się interesuje oddychaniem, czy nie, cokolwiek robi, czy mu się podoba, czy nie, musi oddychać. A to, w jaki sposób oddycha, wpływa na jakość jego życia i zdrowia bardziej niż większości osób się wydaje. Czyli celem oddychania jest produkowanie energii poprzez wdychanie i przyswajanie tlenu z powietrza, który jest zużywany na utlenianie substancji, które dostarczamy do organizmu, i w tym procesie powstaje nam dwutlenek węgla i woda, jak również uwalnia się wodór i elektrony, czyli uwalnia się duża ilość energii. Ta energia nie jest bezpośrednio zużywana, ona jest gromadzona w cząsteczkach, które się nazywają ATP, adenozynotrójfosforan, który później dysocjuje na dwufosforan i ortofosforan, i jest uwalniana duża ilość energii. Innymi słowy, pobieramy tlen, który zużywamy do produkcji energii, a w tym procesie powstaje nam produkt dwutlenek węgla, którego musimy się pozbyć w pewnej ilości, bo spełnia on niezwykle ważną rolę w organizmie. Nie wiem, czy taki poziom ogólności, czy szczegółowości. Tak. Ja myślę, że szczegółowości, bo to szczegółowości, jak już tam ATP wjechało, to myślę, że to jest ta granica, na której powinniśmy się zatrzymać. Jeszcze jedno tylko pytanie albo takie doprecyzowanie. Ten węgiel w dwutlenku węgla, no to jest, rozumiem, element rozpadu substancji energetycznych, które nas tam napędzają, węglowodany, tłuszcze. Metabolity, tak. Dokładnie. Białek, tłuszczy, węglowodanów są po prostu rozkładane w tych cyklach, w plaźmie komórkowej, no to tam jest beztlenowo, jasne, w mitochondriach. I trzeba się tego pozbyć, że tak powiem, jest to doczepiane do tlenu i w formie dwutlenku węgla wyrzucane z organizmu, no bo jakoś trzeba to wytransportować na zewnątrz, żeby zachować taką równowagę biochemiczną i metaboliczną na poziomie komórki. Na poziomie komórki i na poziomie organizmu. Tak, dwutlenek węgla jest produktem, który no, moglibyśmy porównać do popiołu, do dymu, jasne, który powstaje na skutek spalenia, i organizm musi się po prostu go pozbyć, a dwutlenek węgla, żeby organizm mógł się pozbyć, łączy się
z wodą i po prostu powstaje nam kwas węglowy, który później dysocjuje na wodorowęglany i jony wodorowe i w ten sposób to jest uwalniane, więc już widzę pana tak, uśmiech. Tak. Żeśmy przed tym podcastem chwilę rozmawiali, gdzie tu postawić właśnie tą granicę precyzji i granicę wchodzenia w procesy biochemiczne. Myślę, że gdzieś na tej granicy cały czas funkcjonujemy. Krótko podsumowując, to myślę, że wystarczy to dla wszystkich. Tak. Wdychamy tlen, produkujemy energię, powstaje w procesie dwutlenek węgla, którego musimy się pozbyć. I to chyba jest klucz całego tematu. I teraz nawet nie wiem do końca, jak to pytanie zadać, ale ważne by było, jak sądzę, przejście tego całego procesu krok po kroku, zwracając uwagę na takie rzeczy, które u osób, które trochę się interesują zdrowiem, właściwym oddechem, takie rzeczy, które gdzieś tam im pobrzmiewają, czyli właśnie poziom tlenu, dwutlenku węgla, jak te dwie rzeczy mają się do siebie, na ile ten dwutlenek węgla jest nam potrzebny, żeby regulować, kwestia pH, tych wszystkich innych spraw, które jako hasła gdzieś tam latają w przestrzeni, ale tak naprawdę nikt nie wie, o co z tym wszystkim chodzi i koniec końców. Oddychanie krok po kroku w takiej formule, w jakiej być może pani swoim kursantom to przedstawia i w takiej formule, która da się zamknąć tutaj w ramach tego podcastu. Takie proste pytanie, prawda? Spore wyzwanie. Zastanawiam się, od czego zacząć. Chyba od obalenia pewnych mitów. Okay, a mianowicie obalmy mity. Dużo osób uważa, że im głębiej, częściej oddycha, to znaczy, że bardziej dotleni organizm. I jest wiele przekonań, że dzięki takiemu oddychaniu pozbywamy się więcej dwutlenku węgla, no to dobrze, bo to jest śmieciowy gaz. Tak. Więc przede wszystkim trzeba pamiętać, i tu wracam do początku pytania, w jaki sposób ten tlen dostaje się do komórek i dlaczego mamy bardzo duży zapas ciągle tego tlenu w wydychanym powietrzu. Więc mówiąc o oddychaniu tym zewnątrzkomórkowym, no to najpierw mamy wentylację płuc, czyli musimy wciągnąć powietrze do płuc i tutaj jest cała mechanika oddychania, mięśnie oddechowe, przepona. W momencie, kiedy to powietrze dostanie się do płuc i mówimy tu o powietrzu, które się dostanie do pęcherzyków, bo pamiętajmy, że to powietrze, które jest na poziomie tchawicy, oskrzeli i oskrzelików, jest w tak zwanej przestrzeni martwej, dlatego że tam nie ma powierzchni wymiany. Innymi słowy, jeżeli ktoś oddycha płytko, no to mniej powietrza dochodzi tam do pęcherzyków. No i teraz to powietrze, które tam się dostało, tlen dyfunduje przez naczynia włosowate, które są w pęcherzykach płucnych i mała część tlenu bardzo się rozpuszcza we krwi, a absolutna większość, 95-8%, łączy się z hemoglobiną, która jest w krwinkach czerwonych. W jednej krwince, to może ciekawostka, jest 280 milionów cząsteczek hemoglobiny, a każda cząsteczka łączy 4 atomy tlenu. No i teraz ta krew transportuje nam przez naczynia ten tlen do różnych tkanek i w zależności, czy tkanka ma większy czy mniejszy metabolizm, ten tlen jest po prostu uwalniany. Najpierw musi przejść przez ścianę naczyń krwionośnych do przestrzeni międzykomórkowej, później przez ścianę komórki do komórki i przechodzimy do oddychania wewnątrzkomórkowego. Już rozmawialiśmy, czy którego nie będziemy wracać. No i odwrotną drogę przebywa dwutlenek węgla. Wbrew gradientowi stężeń, on jest, mała część się rozpuszcza do 10% we krwi, reszta jest w postaci właśnie kwasu węglowego, dysocjuje na jony wodorowe i bufory wodorowo-węglanowe. I tu dotykamy tematu pH i jednej z kluczowych ról dwutlenku węgla. A mianowicie to właśnie dwutlenek węgla w pewnym sensie jego ilość determinuje pH krwi. pH krwi, tak jak pan powiedział, to jest, jak to powiedzieć, temat, który dużo osób obchodzi, rzuca się hasło i nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. To może dwa słowa wyjaśnienia. pH to jest literalnie ciśnienie parcjalne jonów wodorowych, skąd w ogóle by ten napis, nazwa, tak jak piszemy pH. I skala ma od 1 do 14. 1 to jest najbardziej kwasowa, 14 najbardziej zasadowa. pH krwi środowiska naszego organizmu jest średnio 7,4 i w zasadzie żyjemy biologicznie w bardzo wąskim zakresie pH. Organizm zrobi wszystko, żeby mieć ten zakres między 7,35 a 7,45. Dlaczego? Bo jeżeli tylko wyjedziemy poza, no to
szereg bardzo różnych patologii, łącznie ze śmiercią organizmu. Między 7,1 a 7,7 to już jest Wszystko śpiączka przestaje działać i po prostu, tak. przestaje działać. W związku z tym ten poziom dwutlenku węgla właściwy jest kluczowy, bo za dużo i za mało zrobi nam bardzo, bardzo dużą krzywdę. Czyli dalej mówiąc o tym oddychaniu, jeżeli ten dwutlenek węgla się z powrotem znajduje we krwi, to organizm reguluje jego poziom, można powiedzieć, z oddechu na oddech. Jeżeli tego dwutlenku węgla produkujemy za dużo, no wystarczy trochę wysiłku fizycznego. Momentalnie zaczynamy oddychać szybciej i głębiej, żeby utrzymać to ekwilibrum. Z kolei jeżeli siedzimy, nic nie robimy wieczorem, ten oddech zaczyna być spokojniejszy, więc taka bazowa regulacja w zdrowym organizmie po prostu jest, tak jak powiedziałam, z momentu na moment i oddech jest tą najszybszą drogą regulacji, żeby utrzymać właściwy poziom dwutlenku węgla, innymi słowy utrzymać właściwą homeostazę w organizmie. I właściwie pH. Ale tak, żeby w ramach obalania tych mitów, wszystkie opowieści o zakwaszeniu i o tym, że tak jak ludzie to rozumieją, o tym, że nasze pH odbiega w istotny sposób od tego pH wzorcowego, no to w tym sensie są bajki, że gdyby odbiegało, to byśmy byli martwi. To jest bardziej kwestia tego, że nasz organizm może być mniej lub bardziej zmuszony do tego, żeby wykonać cięższą pracę, żeby zbuforować ewentualnie jakieś próby wahnięcia tego pH i to jest problem. Zakwaszenie, jak ja to rozumiem, to jest obciążenie organizmu ciężarem buforowania, utrzymania właściwego pH. Nadużycie mechanizmów kompensacyjnych, tak. Dokładnie. I w tym momencie kwasowość tkanek to jedno, ale jeśli chodzi o krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, organizm po prostu zrobi wszystko, żeby utrzymać to w tym zakresie, o którym rozmawialiśmy i to powoduje bardzo duże przeciążenie organizmu, też tym, na co my eksponujemy. Natomiast ta kompensacja no, nie jest za darmo, że tak Dokładnie. powiem, dlatego że przy obniżonym poziomie dwutlenku węgla, tak jak jest przy hiperwentylacji, no to z kolei tam są zmiany biochemiczne we krwi, więc to wszystko się ze sobą wiąże. To myślę, żeśmy przeszli i teraz ja mam takie wrażenie, że jeszcze to nie jest jasne i na tym warto się skupić, czyli poziom dwutlenku węgla, właściwy poziom dwutlenku węgla, który jest konieczny do tego, żeby do tkanek dochodziła odpowiednia ilość tlenu i żeby one były, że tak powiem, wyposażone w odpowiednio w tlen, no bo tutaj wchodzimy w te wszystkie mechanizmy hiperwentylacji i pozbycia się tlenku, dwutlenku węgla i, no i zaburzenia tej równowagi, która pozwala nam w sposób efektywny i optymalny dotleniać tkanki. Czy jakoś mogłaby Pani ten temat tak zgrabnie ująć, żeby można było zrozumieć, dlaczego potrzebny nam jest dwutlenek węgla, żebyśmy byli zrównoważeni odpowiednio? Tak, to myślę, że chyba najłatwiej będzie to wytłumaczyć przez pryzmat wentylacji minutowej. I może jeszcze jedno zdanie, wracając do poprzedniego tematu, dlaczego powiedziałam, że duże oddechy nas bardziej nie dotlenią. Pewnie nie wszyscy słuchacze wiedzą, że jeżeli są w spoczynku i wydychają powietrze, to w tym wydychanym powietrzu jest około 75% niezużytego, nieprzyswojonego przez organizm tlenu, bo po prostu nie mamy takich możliwości, żeby ten cały tlen. Ono zresztą ewolucyjnie tak jesteśmy ukształtowani, żeby mieć zapas na wypadek bardzo intensywnej aktywności fizycznej. Ktoś nas atakował, gonił i tak dalej. Ale nawet przy bardzo intensywnym wysiłku fizycznym ciągle jeszcze wydychamy 25 mniej więcej procent niezużytego tlenu, więc tutaj jeśli chodzi o regulację tlenem, jest ona bardzo szeroka. Natomiast wracając właśnie do tych mechanizmów, w jaki sposób to działa. Prawidłowo, wentylacja minutowa to jest liczba oddechów pomnożona przez objętość oddechową. Objętość oddechowa to jest ta ilość powietrza, którą wdychamy przy każdym i wydychamy przy każdym oddechu. Mniej więcej średnio jest to 500 ml. Prawidłowa liczba oddechów w starych podręcznikach jest 8, 12, maksymalnie do 14. W nowych niektórzy próbują pisać, że 16. Ja zdecydowanie się z tą opinią nie zgadzam. Tutaj może trzeba zaznaczyć, że osoby, które urodziły się wysoko nad poziomem morza i mieszkały długo w dzieciństwie, mogą mieć nasiloną tą wentylacyjną, która się kształtuje w bardzo wczesnym okresie życia. Tam jest też na dużych wysokościach, czy na większych, mniejsze ciśnienie parcjalne tlenu. I powiedzmy, że dla bardzo nielicznej grupy te 14 do 16 jest normą, ale dla całej większości z nas to 8 i 12. Żeby było łatwo liczyć, weźmy na przykład osobę, która oddycha
w tempie 10 oddechów na minutę i objętość oddechową, którą wymienia, to jest 500 ml, czyli w ciągu minuty wymienia 5 litrów powietrza. I jest to ilość, która pozwala jej w spoczynku pobrać odpowiednią ilość tlenu, i tak dużo wydycha, i jednocześnie wydychać odpowiednią ilość dwutlenku węgla. Oczywiście zakładając, że nie ma żadnych patologii, bo pamiętajmy, że na to, jakim tempie oddychamy, jak organizm musi wziąć mnóstwo różnych elementów pod uwagę. Jasne. Musi wziąć wszelkie patologie wewnętrzne, które są na przykład przy cukrzycy, kwasicy ketonowej w cukrzycy, gdzie produkujemy tak dużo dwutlenku węgla, szybki oddech jest jedynym tutaj, nazwijmy to, ratunkiem, żeby się pozbyć tego. Musi wziąć pod uwagę wszelkie wewnętrzne historie typu podniesiony poziom progesteronu u kobiet w drugiej połowie cyklu, czy podniesiony poziom adrenaliny czy noradrenaliny, które są stymulantami oddechowymi. Czynniki zewnętrzne, Jasne. leki różne. Sam stan układu oddechowego, czy nie ma gdzieś uszkodzeń w płucach, czy ta powierzchnia wymiany nie jest zmniejszona i tak dalej. Do Jasne. tego wszystkiego nakłada się pH, saturacja, wysycenie krwi, czy ciśnienia parcjalne tlenem, dwutlenkiem węgla, sam sposób oddychania, nasza psychika, która też nasila oddychanie. I to wszystko w jednym momencie ten nasz biedny organizm musi, czy ogarnąć. komputer, wziąć, że tak powiem, skalkulować i dostosować oddech. Więc ta wentylacja minutowa przy prawidłowo wyrobionym nawyku oddechowym i w zdrowym organizmie, ona po prostu sama reguluje potrzeby organizmu i pozwala na utrzymanie właściwego sposobu oddychania. Natomiast jeżeli my to gdzieś zepsujemy i wyrobimy sobie niewłaściwy nawyk, no to jest to wstęp do tego, jak możemy sobie szkodzić, oddychając w sposób nieprawidłowy. Jasne. Jeszcze raz podkreślając, że mówimy tutaj o w miarę zdrowym, no bo to czym jest zdrowie, to już zupełnie inne pytanie, ale w miarę zdrowym temat na organizmie, inny który podcast. nie jest tak, który nie jest poddany jakimś specyficznym wpływom, no tak jak pani mówiła, czy to odpowiedni moment cyklu, czy jakieś wzburzenie, jakiś stres. Mówimy, że to powinno być te 8-12 oddechów razy te 500 ml, to wychodzi mniej więcej, jaką ilością tlenu powinniśmy się dotlenić. I Powietrza, tak, to jest oczywiście, zmiana. powietrza, jasne. I wiedząc, że naszym problemem współczesnym jest hiperwentylacja i to, że my tego powietrza przepompowujemy przez nasze płuca zbyt dużo, jakim to, w czym problem? Oddychamy sobie trochę więcej. No, w jaki sposób nas to psuje, mówiąc kolokwialnie? Tak, już mówię, może też podkreślę, że moja, nazwijmy się, fascynacja czy przygoda z oddychaniem zaczęła się od metody Butejki, od kursu, który zrobiłam. I profesor Butejko był niezwykle właśnie skoncentrowany na tej przewlekłej hiperwentylacji. To w momencie, kiedy się zaczęłam, już dobrych parę lat zajmuję tematem, to muszę powiedzieć, że tych patologii oddychania jest dużo. Tej hiperwentylacji jest rzeczywiście sporo, ale też są inne zaburzenia oddychania, zaburzenia wzorca oddychania, które nie muszą się wiązać z hiperwentylacją. I to może być właśnie czy droga oddychania, czy coś, co jest stosunkowo mało podkreślane, a wydaje mi się niezwykle ważne, to prawidłowa praca przepony i dolny tora. Czyli zaburzenia wzorca oddychania mogą być bardzo różne, często są związane ze sobą. Jednym z nich często występujących jest przewlekła hiperwentylacja. Przewlekła hiperwentylacja, co to jest, żeby zrozumieć temat, bo właśnie większość osób, tak jak pan wcześniej wspomniał, mówi, właściwie oddycham szybciej czy wolniej, co za różnica i o co chodzi, dopóki nie mam w ogóle żadnych objawów lub nie zdaję sobie, że objawy, które mam, są pochodną niewłaściwego oddychania. Bo ja tylko powiem w takim bardzo powszechnym czy prostym rozumieniu, no to w przypadku hipowentylacji, no to nie dostarczam odpowiedniej ilości powietrza do płuc, no i tlenu do komórek, tak by jakby logicznie można było to, tak powiem, rozebrać, a w przypadku hiperwentylacji, no to ludzie nie widzą tych zagrożeń, no bo okej, to najwyżej tego tlenu przepompujemy trochę więcej, tlenu jest dużo, co nas to boli? No właśnie, tutaj wrócił pan znowu do sformułowania, który jest mitem, przepompujemy tlen. Znowu, co jest funkcją Tak. oddychania? Wchłanianie tlenu, wydalanie dwutlenku węgla, to jest oddychanie. I teraz jeżeli my oddychamy nadmiernie, to tak jak wcześniej wspomniałam, tlenu więcej nie weźmiemy, bo nie mamy takich możliwości po prostu. Oczywiście nie mówimy tu o osobie, która biegnie i szybsze oddychanie jest potrzebne, a jednocześnie oddychając szybciej,
wydychamy więcej dwutlenku węgla, niż wymaga tego nasz metabolizm. I tu jest pies pogrzebany, jeśli chodzi o hiperwentylację. I o ile temat ostrej hiperwentylacji jest może tematem, który część osób doświadczyła sama na własnej skórze, albo była świadkiem, ktoś się zdenerwował, zaczął szybko oddychać i po prostu zemdlał. W jakim to się dzieje mechanizmie? Tak szybki oddech sprawił, że powydychaliśmy tak dużo dwutlenku węgla, że organizm uruchomił mechanizmy kompensacyjne. Między innymi jednym z takich mechanizmów jest skurcz mięśni gładkich w naczyniach. I im mniej dwutlenku węgla, ten skurcz był silny, skurcz oskrzeli i po prostu tak słabe ukrwienie mózgu, że lejemy. I to jest mechanizm znany wszystkim, jakby oczywistym. Natomiast przewlekła hiperwentylacja jest bardziej podstępna, ukryta i niestety dlatego umyka naszej uwadze. Weźmy kogoś, kto zamiast 10 razy na minutę oddycha 15 razy i ma zwyczaj brania dużych oddechów, wzdychania i przepuszcza zamiast tych powiedzmy 6 litrów na minutę 12 litrów. Siedząc na tej samej kanapie, dwie osoby porównajmy. Jedna przepuszcza 6 litrów, druga 12 o tej samej wadze, nic nie robią i siedząc. Czyli innymi słowy, produkują podobną ilość plus minus dwutlenku węgla, już biorąc na bok różnice metaboliczne indywidualne, ale jedna z nich wydycha dwa razy więcej. W związku z tym jej organizm ma zagrożone to ekwilibrum związane z pH, no i uruchamia różne mechanizmy kompensacyjne, żeby po prostu to pH zachować mimo zmniejszonego ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla. No bo jeżeli ja go produkuję tyle samo, ale więcej wody wydycham niż jasne. potrzebuje mój metabolizm, no to po prostu organizm chce zatrzymać to pH 7,4 plus minus przy ciśnieniu parcjalnym obniżonym. Zresztą myślę, że no trochę ironiczne to, co powiem. W starych książkach ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla we krwi norma była podawana jako 40 mm słupa rtęci. W nowych podręcznikach jest 37. Myślę, że jest to pięknym lustrem tego, jak przewlekle zaczęliśmy się hiperwentylować, jak styl życia w XXI wieku, brak ruchu, mniejsza produkcja dwutlenku węgla i tak dalej, sprawiła, że jakby w medycynie dochodzimy do tego, że to, co jest najczęściej występujące, zaczynamy nazywać normą, choć niekoniecznie to musi być prawidłowe. Tak, ale to jest w ogóle bardzo fajny mechanizm. Jeżeli nie jesteśmy w stanie działać zgodnie z normą, zmieńmy normę. No i wszystko będzie okej. Dokładnie. To funkcjonuje we wszystkich obszarach zdrowia, ale również zanieczyszczeń i tego, na co my się jesteśmy w stanie zgodzić we współczesnym świecie. Dobrze, ale to nie idźmy w tą stronę, bo to jest też bardzo, bardzo ciekawy kierunek. Niebezpieczny kierunek. Jasne, jasne. Ale mamy, no właśnie, zachowanie tego odpowiedniego poziomu dwutlenku węgla i co za tym idzie, zachowanie odpowiedniego pH albo niezmuszanie organizmu do tego, żeby on właśnie musiał robić wszystko, żeby to pH zachować, no to jest fundament zdrowia i w związku z tym też fundament prawidłowego oddychania. Czyli to nie tylko jest kwestia odpowiedniej ilości tlenu, który jest do komórek przenoszony, ale my musimy jakby zadbać o właściwy poziom dwutlenku węgla i pozbywanie się dwutlenku węgla, no nie chodzi o to, żeby się go pozbyć jak najwięcej. Musi być odpowiedni poziom tego dwutlenku, w związku z tym oddychanie też musi być procesem, że tak powiem, zrównoważonym, a na pewno nie im więcej, tym lepiej, czyli im więcej napompujemy się tlenem i im więcej tego dwutlenku węgla wyrzucimy, to na pewno nie jest dobry kierunek. Równowaga jest tutaj fundamentem. Ja myślę, że żebyśmy nie przestraszyli naszych słuchaczy, bo z punktu widzenia normalnego, nazwijmy to oddychacza, jak człowiek, gdzie oddychanie jest jednym z niewielu tak bazowych procesów, który jest automatyczny, nieświadomy, bo nie musimy myśleć, po prostu oddychamy i jednocześnie może być świadomy, możemy ten oddech przyspieszyć czy zwolnić. W każdym razie, jeżeli ktoś słyszy, że musi zacząć pilnować, ile wdycha tlenu, czy wydycha dwutlenku węgla, to może wpaść w ostry stres, bo już nic innego w życiu by nie mógł robić, więc ja to bardziej bym spuentowała w ten sposób. Zadbanie o prawidłowy sposób oddychania jest zupełnie wystarczające, bo resztę organizm załatwi sam, więc tutaj wracając jeszcze do tego nadmiernego oddychania i utraty nadmiernej ilości dwutlenku węgla, jeszcze dodam może ten sposób, że
Bardzo spora część osób wentyluje się okresowo w pewnych sytuacjach, w pewnych oddycha prawidłowo. To jest jeden element, więc to nie jest takie oczywiste. Drugi element jest taki, że możemy mieć kogoś, kto oddycha 20 razy na minutę, ale tak płytko i Płytko. górą, że wdycha tylko 300 ml, 150 to jest przestrzeń martwa, i tak naprawdę te 20 oddechów zapewni mu 6 litrów, które są w tej powierzchni wymiany, i taka osoba się nie hiperwentyluje, mimo że gdybyśmy na nią popatrzyli, to To tak to wygląda, wygląda. że się hiperwentyluje. Z drugiej strony możemy mieć kogoś, kto ma 8 oddechów na minutę, ale za każdym razem próbuje, wyrobił sobie nawyk wciągania bardzo dużej ilości, a ta zapasowa pojemność wdechowa jest całkiem duża, no to taka osoba też może się hiperwentylować, mimo że, bo Jasne. to będzie nadmierne oddychanie do potrzeb. Trzeba też wiedzieć, że dwutlenek węgla poza rolą, którą spełnia w regulacji pH krwi, to ma wpływ, tak jak mówiłam, na mięśniówkę gładką naczyń czy oskrzeli, czyli jeżeli jest ich mniej, to powoduje to kurczenie, czyli innymi słowy, gorsze ukrwienie naszego organizmu. Jak jest gorzej ukrwiony, no to mamy gorszy Gorzej dowóz odżywiony, i tak. tlenu, i gorszy odwóz. Ale dzieje się jeszcze jedna rzecz, bardzo, o której trzeba pamiętać, a mianowicie uwalnianiem tlenu z hemoglobiny w organizmie też częściowo rządzi dwutlenek węgla, dlatego że moc wiązań tlenu z cząsteczką hemoglobiny, a tym samym uwalnianie tego tlenu z hemoglobiny jest zależne od poziomu dwutlenku węgla. W tych tkankach, gdzie jest produkowana duża ilość dwutlenku węgla, ten tlen jest bardzo łatwo z hemoglobiny zrzucany. Natomiast jeżeli jest za mało dwutlenku węgla, to tlen się kurczowo trzyma hemoglobiny, jeśli tak możemy powiedzieć, i może mieć ktoś saturację 100%, wysycenie całej hemoglobiny, a jednocześnie słabo dotleniony organizm, bo po prostu z powodu Nieuwalniony. obniżonego ciśnienia parcjalnego to się gorzej uwalnia. Także to wszystko może brzmi dosyć skomplikowanie. To chyba, co warto zapamiętać, wszystko jest bardzo powiązane, od siebie zależne, i ten prawidłowy poziom jest tutaj nam niezwykle potrzebny po prostu. Ja myślę, że każdy, jak przesłucha tego z 3 razy, to złapie, bo myślę, że warto, w tym sensie, że zrozumienie tych mechanizmów i zrozumienie, że to nie jest wszystko takie oczywiste, że powietrze w płucach nie oznacza tlenu w komórce, bo to jest cała Tak. masa innych mechanizmów po drodze i wydychanie dwutlenku węgla i pozbycie się dwutlenku węgla, co jest konieczne, też nie oznacza, że powinniśmy się wyzerować z dwutlenku Nie ma węgla. To nie możliwości. ma możliwości oczywiście, ale to też ma swoje inne funkcje i myślę, że to jest dobry fundament do tego, żeby później po pierwsze zrozumieć te wszystkie protokoły zdrowego oddychania i również trochę bardziej świadomie budować swoje własne pomysły na to, w jaki sposób dobrze oddychać, bo tak jak pani powiedziała, oczywiście nikt nie jest w stanie mierzyć pH krwi, w ten sposób kontrolować swojego oddychania, no ale po prostu budując właściwe przyzwyczajenie oddechowe, myślę, że po prostu możemy mieć świadomość, że albo dbamy o swój organizm, albo właśnie zmuszamy go do tego, żeby on rzucał na szale wszystkie mechanizmy właśnie kompensujące, no i się po prostu zużywał bardzo mocno w walce z tym naszym nieprawidłowym oddechem. Dobrze, myślę, że kwestia dwutlenku węgla jest i jego wagi jest tutaj bardzo dobrze przedstawiona. To w takim wypadku, dbając o właściwy poziom dwutlenku węgla, dbając w związku z tym o właściwą wentylację, jak taki prawidłowy oddech powinien wyglądać zewnętrznie, bo tu już przechodzimy do tych elementów, które my jesteśmy w stanie trochę kontrolować. I to, co też pani powiedziała, ja nie chciałbym tutaj zbyt wiele grzybów w barszcz i w te jedno pytanie wpakować 5 pytań, mam taką tendencję, ale też jak pani powiedziała o tym, że można oddychać powoli i się hiperwentylować, albo można oddychać szybko i płytko i się nie hiperwentylować, no to pytanie też na jakimś etapie, to być może też jest wszystko jedno, czy my szybko oddychamy, czy oddychamy wolno. No pewnie nie, no bo to jest znowu jakaś tam sieć zależności. Ale dobra, to może do tego wrócimy. Prawidłowe oddychanie, tak jak każdy jest to w stanie zaobserwować, na pani stronie jest taka checklista, czy oddychasz prawidłowo. No więc te wszystkie elementy, myślę, można przejść. Tak jak pan powiedział, dużo pytań i wątków. Tak, ja wiem, straszny jestem Postaram człowiek. się je ustrukturyzować, ale muszę jeszcze wrócić dosłownie na chwilę do tego, o czym pan wcześniej mówił. Powiedział pan, nie możemy kontrolować pH. I tutaj jakby nie mówimy o osobach bardzo chorych w szpitalu, ale załóżmy o kimś, kto się hiperwentyluje. Ta kontrola pH niewiele by nam dała, bo ono będzie prawidłowe Tak. mimo I racja, racja. hiperwentylacji.
czymś takim, co się można zmierzyć, to jest końcowo-wydechowy poziom dwutlenku węgla w płucach. On oddaje po prostu poziom, jaki jest we krwi. No, te urządzenia nie są dostępne szeroko i tego się rutynowo nie mierzy, to się nazywa kapnometr. Użył też pan słowa protokół oddechowy. Ja przyznam się, że w swojej całej działalności edukacyjnej dążę do tego, żeby odczarować oddychanie i uświadomić wszystkim, że to jest nic nowego wymyślonego, jest to po prostu normalny nawyk fizjologiczny, z którym się rodzimy i rodzimy się z tym nawykiem prawidłowym. To później po drodze psujemy sobie to oddychanie. I teraz, jeżeli jesteśmy osobami dorosłymi i mówimy o przywracaniu prawidłowego wzorca oddychania, to bardzo proszę wszystkich naszych słuchaczy, żeby nie rozumieli tego jako nową modę, którą sobie ktoś wymyślił, tylko rozmawiamy tutaj, jak przywrócić fizjologię, którą po drodze z różnych powodów w przypadku różnych osób mogliśmy zepsuć. Więc jak wygląda ta fizjologia oddychania? W zasadzie cztery elementy do zapamiętania, proste, bo ta checklista jest dłuższa, ale myślę, że im łatwiej to jest przedstawione, tym łatwiej każdemu z nas będzie po prostu to zapamiętać. Pierwsza rzecz, niezwykle ważna, łącząca się z innymi, to jest droga oddychania. Jedyną prawidłową drogą oddychania w spoczynku i przy łagodnej aktywności fizycznej jest nos, wdech i wydech przez nos. Nos jest częścią układu oddechowego, a usta są częścią układu pokarmowego, więc dlaczego mielibyśmy oddychać przez przewód pokarmowy? Usta są zapasową drogą oddychania, zarezerwowaną na większe potrzeby organizmu lub na momenty, kiedy nos nie jest drożny lub na kompensację jakiejś patologii, czyli droga oddychania nos, pierwszy element. Drugi element to jest tor oddychania, czyli sposób, w jaki porusza się klatka piersiowa w trakcie oddychania. Głównym mięśniem oddechowym, który wykonuje około 70% pracy oddechowej, jest przepona. I prawidłowy tor oddychania to jest tak zwany tor dolny całościowy. Mówiąc bardziej ludzkim językiem, jeżeli staniemy przed lustrem, będąc w miarę uspokojonym, czyli nie po tym, jak wbiegliśmy po 10 piętrach, i patrzymy na sposób, w jaki oddychamy, nie powinniśmy obserwować żadnych wertykalnych ruchów ramion. Innymi słowy, ramiona są nieruchome, delikatnie porusza się dół klatki piersiowej, ale co jest ważne, ten dół porusza się na całym obwodzie, czyli delikatnie na boki, delikatnie przód. Część osób myli tor oddychania dolny z tak zwanym torem dolnym brzusznym, gdzie i wręcz na siłę niektóre osoby próbują oddychać przodem tutaj przepony, brzuch do przodu, mocno brzuch do tyłu, co jest nieefektywnym sposobem oddychania, zwłaszcza jeżeli sobie wyobrazimy, jak wyglądają płuca, nazwijmy to, że są to w dużym uproszczeniu dwa stożki wyżłobione z przodu, no bo każdy wie, że z przodu po prawej stronie mamy wątrobę, żołądek, po lewej stronie trzustka śledziona i tak dalej. Czyli tor dolny całościowy, oddychanie przeponowe, to się wiąże z tym trzecim elementem, a mianowicie, którego nie jestem dobrym przykładem, prawidłową postawą, dlatego że mięśnie oddechowe pełnią symultanicznie rolę posturalną i odwrotnie, mięśnie posturalne również biorą udział w funkcji oddechowej, tak jakby choćby nawet tutaj mięsień okrężny brzucha, więc wszystkie wady postawy, które nam, to chyba pan zdecydowanie mógłby więcej na ten temat powiedzieć, kwitną jak kwiaty po deszczu w XXI wieku, zwłaszcza wady kręgosłupa szyjnego ze spuszczoną głową nad tabletem, smartfonem i tak dalej. Dokładnie tak. Od jakiegoś czasu funkcjonujemy w siedzeniu godzinami, to wszystko bardzo nas krzywi. Tak, czyli z tym torem oddychania prawidłowym jest związana po prostu prawidłowa postawa, nawyki ruchowe, jak siedzimy, chodzimy i tak dalej. I no to w zasadzie to dwa w jednym, powiedziałam trzeci element, ale to jest to. I kolejny, ostatni już, to jest ta wentylacja minutowa, czyli oddech dostosowany do potrzeb, liczba i głębokość oddechu. Innymi słowy, można to też inaczej nazwać odpowiedni zakres tolerancji dwutlenku węgla. Dlaczego w ten sposób mówię o tej wentylacji minutowej?
jeżeli my z jakichś powodów zaczęliśmy przez pewien czas oddychać nieprawidłowo, szybciej, głębiej wzdychać i wydychaliśmy więcej tego dwutlenku węgla niż wymaga tego nasz metabolizm, oprócz tego, że mogły się uruchomić, w zależności jak to się często powtarzało, pewne mechanizmy kompensacyjne, to nasze chemoreceptory w mózgu, które reagują na poziom dwutlenku węgla, się po prostu przesterowały i zaczęły traktować ten obniżony poziom dwutlenku węgla jako nową normę. I nasz zakres tolerancji, załóżmy już tak obrazowo mówiąc, nie wiem, z 80 centymetrów zmniejszył się do 40-60. No ja tak obrazowo w Jasne, sensie jasne, jasne. Tak, 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 tak. Mówię centymetry. Chodzi o to, że ta ilość dwutlenku węgla w organizmie się zmienia, no bo wystarczy, że się bardziej poruszamy, wystarczy, że zjemy jakiś posiłek, który produkuje po prostu przy spalaniu dużą ilość, większą ilość dwutlenku węgla. Z tego powodu nie dostajemy od razu duszności, bo te bufory wodorowęglanowe, innymi słowy, zakres tolerancji na zmiany poziomów dwutlenku węgla mamy dość duży i spokojnie, komfortowo w tym funkcjonujemy. Jeżeli z jakichś powodów ten zakres tolerancji się zmniejszył, bo oddychamy za szybko, bo za głęboko, receptory się przesterowały, to zdecydowanie szybciej doznajemy dyskomfortu, czy uczucia braku powietrza, czy mniejsza w ogóle wydolność fizyczna, bo wystarczy, że jest odrobina więcej dwutlenku węgla, to co dla kogoś, kto oddycha prawidłowo, jest normalne i nie robi na organizmie wrażenia, to dla tej osoby jest już za dużo. No, typowy przykład z osobami, które cierpią na napady lęku i paniki, mają bardzo często mały zakres tolerancji. Więc zbierając krótko to wszystko, prawidłowy oddech to oddech tylko i wyłącznie przez nos, z językiem płasko spoczywającym na podniebieniu, wdech i wydech przez nos. Oddech dostosowany do potrzeb metabolizmu w spoczynku średnio 8-12 i ta wentylacja minutowa 500, to zapewnia nam ten odpowiedni zakres tolerancji dwutlenku węgla. No i oddech torem dolnym całościowym, czyli oddech przeponowy, to się wiąże z prawidłową posturą, nawykami ruchowymi, Jasne. Siedzeniowymi, chodzeniowymi. Tak, no wszystkie te rzeczy zresztą ze sobą się wiążą, no bo oddech przez nos również zbyt szybki, zbyt obszerny nie jest możliwy. No nos jest większy opór, ogranicznikiem jednak mimo wszystko. Proszę jeszcze wspomnieć w przypadku tego oddechu przez nos, bo tam jest cała masa ciekawych elementów, oprócz kwestii takiego naturalnego ograniczenia tempa oddechu i obszerności tego oddechu, jest jeszcze więcej rzeczy, które tam nam w nosie siedzą, mówiąc tak bardzo, bardzo tak, prosto. Siedzi nam tam bardzo, bardzo dużo. Ja już sobie piszę, bo tu znowu kilka wątków, a zacznę od połączenia z tym, co pan powiedział, że wszystko jest ze sobą połączone. Te wszystkie elementy, o których wspomniałam, prawidłowego oddychania, czyli wentylacja minutowa i praca przepony, są dokładnie powiązane z nosem i nasi słuchacze mogą w tej chwili sobie, jak nas słuchają, zrobić taki eksperyment, że biorą kilka oddechów przez usta, wdech i wydech przez usta i obserwują, która część klatki piersiowej się rusza przy tym, a za chwilę biorą kilka oddechów przez nos, wdech i wydech przez nos, język spoczywa na podniebieniu i duża część osób, bo niestety te, co oddychają bardzo uporczywie torem górnym, mogą tego nie zauważyć, bardzo duża część osób zauważy, że w momencie jak oddycha przez nos, to uruchamia bardziej przeponę, czyli znowu oddychanie przez nos w sensie połączenia Tak. promuje nam to. Kolejny element, wentylacja minutowa, to co pan powiedział, jest zmniejszona przez nos, wciągamy, jeśli mogę tak powiedzieć, powietrze wolniej i mniejszą objętość, drogi nozdrza są mniejsze, więc to wszystko się łączy. Mówiąc o nosie, nos jest genialnym filtrem, chyba nie ma lepszego niż nasz nos, który przygotowuje powietrze zanim trafi do płuc. Oprócz tego, że je nawilża i ociepla, to przede wszystkim je oczyszcza. Według niektórych źródeł zatrzymuje do 70% patogenów i zanieczyszczeń. Co więcej, jeżeli zanieczyszczenia jakieś nam się tutaj zatrzymają i przez tą niezwykłą konstrukcję nosa, bo tutaj może jak ktoś jest bardzo zainteresowany, to warto sięgnąć do podręcznika anatomii, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa konstrukcja. Nos ma w sobie takie trzy małżowiny zakręcone, pokryte włoskami. Po co są te małżowiny? A mianowicie po to, że jak się wciągamy powietrze przez nos, to ono wpada w zawirowania, po to, żeby jak największa
część tego powietrza zetknęła się właśnie z małżowinami. Na tych włoskach jest jeszcze wydzielina, która ma substancje właśnie bakteriowirusobójcze, statyczne i tak dalej, mikrobo, że tak powiem, pacyfikujące. Dodatkowo w zatokach przynosowych wytwarza się tlenek azotu. Tlenek azotu jest niezwykłą substancją, która oprócz też działania odkażającego, nawiasem mówiąc, hamuje replikację koronawirusa, ma działanie rozszerzające naczynia krwionośne, rozszerzające oskrzela i poprawiające dystrybucję krwi w płucach, czyli lepsze ukrwienie w górnych w błatach. W momencie, jak oddychamy przez usta, tracimy wszystkie benefity. Ja w jednym ze swoich podcastów edukacyjnych Lepiej oddychaj lepiej porównałam oddychanie przez nos i przez usta w ten sposób, że przez nos to tak wyobraź sobie, jakbyś pił wodę z najczystszego źródła, czy najlepiej przefiltrowaną, a przez usta wodę z kałuży, no bo łatwo sobie wyobrazić, że wciągając powietrze przez usta szybciej, nieogrzane, nieoczyszczone, prowokujemy śluzówkę, żeby wydzielała obronnie gęsty, lepki śluz, więc to nam w ogóle nie służy. Oddychanie przez nos też ma związek z balansem autonomicznego układu nerwowego, no bo im bardziej nam pracuje przepona, w dolnych częściach płuc jest więcej zakończeń układu przywspółczulnego. Być może później jeszcze o tym porozmawiamy, bo to może być też temat niejasny dla części słuchaczy, autonomiczny układ nerwowy, część współczulna i przywspółczulna. No w każdym razie oddychanie przez nos sprzyja pozostałym parametrom prawidłowego oddychania, a przede wszystkim odpowiednio przygotowuje powietrze, zanim dotrze do płuc. Ja mam taki, jak słuchałem pani, zresztą też niesamowite, pani mówi o oddechu, o tych torach płucnych i ja łapię się na tym, że słuchając to, tutaj się odpowiednio albo nieodpowiednio patrzę, na jak mój brzuch pracuje, jak moje barki się unoszą, czy się nie unoszą, chociaż znowu, to są rzeczy, których ja mam jakąś tam świadomość i w fizjoterapii o tym się już mówiło od dawna, ale zaczynam się kontrolować. Ale mam wrażenie takie, że przez ten czas, jak żeśmy rozmawiali, udało się zbudować, albo jest szansa, żeśmy zbudowali u słuchaczy przekonanie, że oddychanie to nie jest oddychanie, tylko że jest to proces po pierwsze bardzo złożony, po drugie wymagający równowagi, a nie taki zero-jedynkowy, im więcej, tym lepiej. I proces, nad którym mamy jakąś tam kontrolę, ale też który może nam bardzo mocno zdegenerować. W związku z tym, w zależności od tego, czy oddychamy dobrze, czy oddychamy źle, możemy nasz organizm wprowadzić w stan sprzyjający zdrowiu, bądź bardzo niesprzyjający. Po co ja to wszystko mówię? Myślę, że po tym, co żeśmy powiedzieli, wiele osób będzie w stanie porównać sobie oddychanie do diety. A dieta jest bardziej, dużo bardziej zrozumiała dla ludzi, no bo jeżeli jemy junk, no to jesteśmy chorzy. Jeżeli jemy dobrze, to jesteśmy zdrowi. I mam wrażenie, że tutaj oddychanie też łatwiej jest w tą kategorię po tym całym wstępie i po tej całej opowieści, czym oddychanie jest i jak może się na tych różnych elementach, w wielu obszarach degenerować, dużo łatwiej będzie zrozumieć, że faktycznie to nie jest tylko i wyłącznie prosta odruchowa czynność. Ona jest oczywiście odruchowa, ale może być rozregulowana i regulacja oddychania faktycznie jest po pierwsze możliwa oczywiście, ale jest kluczowym elementem zadbania o swoje zdrowie. Czuję, że coś to powinno, gdzieś tam jakieś lampki w głowach ludziom powinny się pozapalać. Jeśli można tutaj słowo komentarza, jasne, żeby nie przestraszyć naszych słuchaczy. Znowu wrócę do tego, że oddech jest nawykiem i jeżeli po wysłuchaniu naszej rozmowy ktoś stwierdzi, że oddycha nieprawidłowo i będzie miał świadomość jeszcze, jeśli porozmawiamy na jakie patologie czy objawy to może mieć przełożenie, to ważne, żeby pamiętać, że dobre nawyki buduje się tak jak złe i przez jakiś czas, jeżeli po prostu stwierdzimy, gdzie mamy wyzwanie i trochę nad tym popracujemy, to jak wypracujemy z powrotem prawidłowy fizjologiczny nawyk oddychania, to oddychanie w ogóle nie musi nas zajmować, absolutnie w żaden sposób. Plus jeszcze jedna rzecz, którą obserwuję, bardzo dużo osób próbuje zrobić z ćwiczeń oddechowych manierę normalnego oddychania, co jest bardzo niedobre, więc też o tym trzeba pamiętać. Jak ćwiczymy, ćwiczenia są przerysowane po to, żeby przywrócić ten prawidłowy nawyk. A w momencie, kiedy zajmujemy się innymi rzeczami, to tylko pamiętać o nosie, a reszta będzie się stopniowo prostować. Okej, dobra. Ja to wszystko też staram się w głowie sobie układać pod kątem moich własnych, pewnie w dużej mierze złych nawyków oddechowych i
też myśląc o swojej własnej reedukacji oddechowej. Ale to, o czym pani już powiedziała i co myślę jest fascynujące i bardzo istotne dla wszystkich, żeby jeszcze bardziej zrozumieć wagę oddychania, to są wszystkie interakcje pomiędzy, no powiedzmy, układem oddechowym czy oddechem jako takim, a innymi układami w ciele. Już była mowa o tym, w jaki sposób oddychanie może wpływać na układ współczulny i przyspółczulny i oczywiście zwrotnie układ współczulny i przyspółczulny na oddychanie. No i prawdopodobnie takie połączenia, no bo organizm jest w końcu jednym, da się również powiedzieć o układzie hormonalnym, o układzie immunologicznym, o układzie sercowo-naczyniowym. W sposób pewnie bardzo obrazowy można powiedzieć, w jaki sposób nieprawidłowy oddech, nieprawidłowe wzorce oddechowe linkują do tych wszystkich innych układów i powodują, że tam też się sypie. Znowu dużo, dużo pytań. możemy tak, proszę tutaj nie mieć wrażenia, że ja mam takie oczekiwanie, że pani opowie o wszystkich tych linkach, bo właściwie trzeba byłoby pewnie godzinami tłumaczyć złożoność organizmu. Bardziej chodzi o takie najistotniejsze punkty styku z tymi najistotniejszymi układami i pewnie możemy zacząć na przykład od układu nerwowego, jak te dwa obszary na siebie wpływają w taki dosyć dla pani na pewno oczywisty sposób, a dla ludzi być może będzie to zupełne odkrycie, że na przykład tempo oddechów może nam podnosić poziom pobudzenia, bo tak to organizm czyta. No ja tutaj mówię tak. Tak, pani to ja bardzo się cieszę, że pan zaczął od tego wątku, bo im dłużej się zajmuję oddychaniem, tym on jest dla mnie coraz bardziej ważny, oczywisty i warto po prostu sobie zdawać sprawę jako oddychacz z tego. Więc dwa słowa wyjaśnienia dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, czym jest autonomiczny układ nerwowy. To, że mamy układ nerwowy, to wszyscy wiedzą, w ramach układu nerwowego jest część, która się nazywa autonomiczny. Jak sama nazwa wskazuje, jest to układ, który nie wymaga naszej świadomej kontroli. To on po prostu sam autonomicznie reguluje wszystkie bazowe funkcje w organizmie, można powiedzieć, tętno, ciśnienie, temperaturę, to właśnie układ autonomiczny dostosowuje tempo oddychania w zależności od potrzeb stanu organizmu w danym momencie. I w ramach tego układu autonomicznego mamy dwie części, część współczulną i część przywspółczulną. Jeżeli przewagę ma część współczulna, organizm przygotowuje się do akcji. Wtedy po prostu jesteśmy, ja w tej chwili myślę, co mam powiedzieć, zdecydowanie mam pobudzoną część współczulną. Jeżeli rano wstaniemy, szykujemy się gdzieś do wyjścia. Co więcej, jeżeli zaczynamy być zestresowani, w pewnym momencie, jeżeli coś jest postrzegane jako zagrożenie, to możemy powiedzieć, że część współczulna jest pobudzona na tyle, że moglibyśmy powiedzieć, że się uruchamia reakcja walki lub ucieczki, czyli ten stres, wtedy jest część współczulna. Natomiast, co ważne, jeżeli dominację ma część współczulna, to następuje też przemieszczenie krwi w organizmie i na przykład przewód pokarmowy jest wtedy słabo ukrwiony. Mhm. Jeżeli przewagę ma część przywspółczulna, organizm jest wtedy w trybie regeneracji i zdecydowanie jest gotowy, żeby odpoczywać, trawić i rozmnażać się. Mhm. Jeżeli jesteśmy w przewadze współczulnej, jest tryb ochrona. Absolutnie organizm się zastanawia, czy mi coś tutaj nie zagraża. To wszystko się wiąże z konkretnymi zmianami biochemicznymi w organizmie. To jest jeden element, plus jeszcze ma związek z oddechem, a mianowicie na wdechu lekką dominację ma układ współczulny, serce wtedy przyspiesza, na wydechu przewagę przyjmuje układ przywspółczulny i tutaj to jest pośrednictwo nerwu błędnego acetylocholina i serce zwalnia. Pewnie większość osób słyszała o zmienności rytmu serca. Tak. Niemiarowość oddechowa. To ma związek właśnie z między innymi z autonomicznym układem nerwowym i z tym balansem. I teraz jeżeli przewaga współczulna, to oczywiście w zależności od skali pobudzenia mamy tendencję do oddychania szybciej, mamy tendencję do oddychania przez usta, mamy tendencję do oddychania górną częścią klatki piersiowej, dlatego że w szczytach płuc znajduje się więcej zakończeń układu współczulnego. I teraz przez to, że wszystko działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego, nawet jeżeli nie mam żadnego stresora, ale oddycham przez usta, oddycham górną częścią klatki piersiowej, to promuje przewagę tej części współczulnej. Podstawą zdrowia jest odpowiedni balans. Nasz organizm jest ciągle zaprogramowany na krótkie epizody bardzo silnego stresu, połączonego z dzikim wysiłkiem fizycznym.
którego w tej chwili nie ma. Stres przyjął formę mentalną, werbalną, a zmiany w organizmie, jakbyśmy mieli, nie wiem, gonić przed niedźwiedziem, czy się z nim bić. To jest podstawą, mówi się o psychosomatyce, o różnych podstawom różnych chorób, mnóstwo chorób przewlekłych w tej chwili i jest dysbalans między tymi dwoma gałęziami, a tutaj oddychanie ma z tym bardzo, bardzo duży związek, więc jeżeli jestem osobą, która oddycha szybciej przez usta lub w sposób mieszany górną częścią klatki piersiowej i nie ma właściwie uruchomionej przepony, co też wiąże się z funkcjonowaniem nerwu błędnego, z ukrwieniem, zaraz o tym powiem, całej narządów jamy brzusznej, no to siłą rzeczy uruchamiam różne zmiany biochemiczne, które nie służą mojemu zdrowiu. Czyli tutaj, jeśli chodzi o układ nerwowy, stres tu jest wzajemnie zwrotna implikacja. Postrzegam, też moglibyśmy długo rozmawiać, co to jest stres, tu posłużę się jedną definicją. Reakcja organizmu na bodziec niebezpieczny lub postrzegany jako niebezpieczny. Nawet projekcje, jak się czegoś boimy, zaczynają uruchamiać układ współczulny. Proszę sobie wziąć zegarki z pomiarem tętna, usiąść spokojnie, zrelaksować się, a później zacząć myśleć o czymś stresującym. Każdy zobaczy momentalnie, jak tętno rośnie. Leci, Współczulny z tak. współczulnym po prostu momentalnie reaguje i oddech ma tutaj duże znaczenie. Więc napady lęku i paniki. Praktycznie według różnych źródeł ponad 90% osób cierpiących na napady lęku i paniki się przewlekle hiperwentyluje i ma problem z wzorcem oddychania, z nieprawidłową pracą przepony. Kolejny element, o którym mówiłam, a który dotyczy każdego, to jest kwestia snu i jakości snu. Jeżeli my oddychamy w nocy przez usta, to po pierwsze nie wchodzimy, czy minimalnie wchodzimy w fazy głębokie snu. Mamy większą przewagę współczulną, mamy płytki sen, mamy tendencję do wybudzania się. Chrapanie i bezdech mają bezpośredni związek z niewłaściwym oddychaniem, oddychaniem przez usta. Temat na zupełnie Tak, osobny tak, tak, podcast, tak. rola snu i wpływ na zdrowie. Więc tutaj mamy ten element. Mówiąc o mechanice oddychania i pracy przepony, wyobraźmy sobie, że ta, też może właściwie powinnam powiedzieć, bo już wiem z doświadczenia, że sporo osób ma różne wyobrażenia co do tego, jak wygląda przepona. Często słyszę nawet pytanie, często zdarzyło mi się słyszeć parę razy, a przepraszam, a co to jest ta przepona? Tak, 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 Więc tak, tak, tak. dla tych osób, które może się zastanawiają, to przede wszystkim jest to mięsień, który można powiedzieć przepoławia nasz tułów, bo część osób myśli, że to jest taki pasek z przodu tylko, więc ma kształt kopuły czy meduzy, kopuły może łatwiej, przyczepionej do żeber i tam z tyłu do kręgosłupa, do wiązadeł podłużnych i jak bierzemy wdech, przepona się kurczy, schodzi na dół, jak bierzemy wydech, do góry się porusza. I ten zakres ruchu przepony ma bardzo duże znaczenie, bo wtedy jeżeli pracuje dobrze, nawet do 20% zwiększa się pobór tlenu. Ale co jest bardzo ważne i odnośnie różnych chorób i dolegliwości. Jeżeli przepona schodzi na dół, czyli kopuła się wypłaszcza, to dno miednicy się automatycznie napina i mięsień okrężny brzucha, ten najgłębiej położony, się delikatnie relaksuje. To wszystko sprawia, że z jednej strony mamy mechanicznie, można powiedzieć, masowane narządy jamy brzusznej. Wpływa to na ukrwienie narządów, co bardzo ważne, wpływa to na funkcję dna miednicy. Jeżeli mamy prawidłową postawę, bo przepona powinna być równolegle do dna miednicy i dno miednicy jest bodźcowane, to może nas to uchronić, jeśli chodzi o kobiety, wypadaniem narządów rodnych i nietrzymaniem moczu. U mężczyzn, u młodych mężczyzn bardzo często zaburzenia potencji erekcji libido mają związek z tym nieprawidłowym oddychaniem, z nieprawidłową funkcją przepony, która też ma poprzez powięzi jest połączona z mięśniem krzyżowo-guzicznym, tam jeszcze dwa inne, które mają związek i z orgazmem, i z wytryskiem, jak również z trzymaniem moczu. Więc jak się zastanowimy nad tym, to przepona jako mięsień przez powięzi i mechanikę swojej pracy wpływa na wszystkie narządy jamy brzusznej. 8 z 10 najczęściej występujących nowotworów dotyczy narządów, które mają zaburzone ukrwienie. A o ukrwieniu narządów jamy brzusznej decyduje nam układ przyspółczulny, tutaj nerw błędny, a jego funkcja jest bezpośrednio związana z pracą przepony. Innymi słowy, tylko oddychając dobrze przeponowo przez nos, zabezpieczamy sobie całą masę różnych obszarów. Mówiąc jeszcze o innych patologiach,
wynikających z oddychania, no to wszystko, co się wiąże z przewlekłą hiperwentylacją, czyli z mniejszym zakresem tolerancji na dwutlenek węgla. I to mogą być bardzo różne objawy. Jeżeli jest ten mniejszy zakres tolerancji, no to mamy gorzej ukrwiony, dotleniony mózg i bardzo często właśnie zaburzenia pamięci, koncentracji, takie uczucie foggy mind, zaburzenia lęku, paniki, zdecydowanie gorsza rezyliencja, gorsze balansowanie stresu ze strony układu krążenia. Okazuje się, że 80% przypadków osób, które trafiają na oddziały do pogotowia z podejrzeniem zawału, jeżeli się zrobi badania i nie ma tam żadnych patologii organicznych, to jest to wynikiem po prostu nieprawidłowego oddychania i właśnie Niesamowite. pod ostrej hiperwentylacji. To profesor Lum, kardiolog z Papworth Hospital, takie statystyki w jednej z książek podał. Cała masa objawów ze strony górnych dróg oddechowych, chrząkanie, kaszlanie, kaszel, chrypka, uczucie duszności, poczucie takie, że nie można wziąć satysfakcjonującego wdechu, to są wszystko te elementy. Alergia, część alergii ma związek z nieprawidłowym oddychaniem, dlatego że dwutlenek węgla ma działanie ochronne na komórki tuczne. To są komórki, których jest też histamina, i one niestety wtedy dużo łatwiej tą histaminę uwalniają, jeżeli poziom dwutlenku węgla nie jest prawidłowy. Tężyczka utajona to słabo diagnozowane, bardzo stresujące objawy dla takiej osoby, a jednocześnie często nie jest brane pod uwagę to, że przewlekła hiperwentylacja ma z tym związek. Refluks żołądkowo-przełykowy, ta popularnie zwana zgaga, Zgaga, tak. ma też związek z oddychaniem. Dlaczego? Dlatego, że przełyk przebiega nam przez przeponę i włókna przepony stanowią zwieracz zewnętrzny przełyku. Jeżeli my oddychamy górą, ta przepona jest słaba, słabo uwodniona, mało elastyczna, no to siłą rzeczy ten zewnętrzny zwieracz nie działa dobrze. Jak dochodzi do relaksacji wewnętrznego zwieracza, dużo częściej ta treść się cofa. A tu pamiętajmy, że te leki, które tak lekko są nazywane przez niektórych osłonowymi, są bardzo poważnymi lekami, które powodują dużo działań niepożądanych, a mianowicie blokery pompy protonowej. One w żaden sposób nie likwidują refluksu. One po prostu zmieniają pH żołądka. Ta Tak. treść się dalej cofa, tylko nas nie piecze, więc Nas nie piecze, no już ale pH żołądka jest takie, jakie, znaczy powinno być we właściwych rejestrach, żebyśmy dobrze trawili. No, w związku z tym fundujemy sobie, próbując przypudrować jeden problem, fundujemy sobie zupełnie inne kolejny. problemy. Ja wiem, że to są wszystko prawdopodobnie jest 5-6 przeróżnych tematów na kolejne podcasty, w jaki sposób oddychanie wpływa na inne układy w organizmie, zarówno na tym takim poziomie bardzo bazowym, komórkowym, no bo jeżeli wiadomo, jeżeli komórka jest nieodpowiednio dotleniona, no to cały metabolizm, całego organizmu siada, mówiąc kolokwialnie, ale nie tylko na tym poziomie komórkowym, ale na tym takim poziomie, nazwijmy to makro, kiedy, tak jak pani mówiła, przepona się niewłaściwie porusza, albo niewłaściwa ilość oddechów daje niewłaściwy sygnał do naszego mózgu i wydaje nam się, że właśnie goni nas niedźwiedź, a siedzimy na kanapie, no bo nasz mózg, upraszczając oczywiście bardzo, w ten sposób czyta sygnał 16-18 oddechów na minutę, co prawdopodobnie też się wydarza. W związku z tym wydaje mi się, że bardzo jasno widać, w jaki sposób oddech jest nie tylko lustrem tego, nie tylko pokazuje, w jakim jesteśmy kondycji, ale w jaki sposób oddech może tą naszą kondycję generować na całą masę przeróżnych sposobów i takie niewinne oddychanie, no oddycham sobie ustami, co to za problem, może trochę mniej wyraźniej mówię, może okazać się powodem problemów z erekcją, no, co myślę dla panów będzie tutaj bardzo jasnym sygnałem, że warto o oddech zadbać. Mam nadzieję, że Tu tych podcastów jeszcze, ciekawostkę tak? wejdę słowo. Jest Jasne. coś takiego, że ze wszystkim można przedobrzyć. I na przykład, jeżeli się wyćwiczy zbyt mocno mięśnie torsu, ten tak zwany kaloryferek ładnie Tak. wyglądający, to mięśnie potrafią mieć tak bardzo duże napięcie spoczynkowe, że one po prostu przepona jest za słaba w stosunku do nich, żeby je odpowiednio rozszerzać. W tym momencie już mamy upośledzone oddychanie, a czasami wręcz dochodzi do paradoksalnych ruchów przepony, czyli odwrotnie, przy wdechu zamiast schodzić na dół idzie do góry. Jeszcze nie powiedziałam o jednej rzeczy, że na przeponie, na środku, nie, trochę na boku, spoczywa serce, więc dlatego przepona jest zwana drugim sercem, bo jak ma odpowiedni zakres ruchu, no to też masuje nam tutaj serce. To jest niesamowite i bardzo fajnie, że pani o tym wspomniała, bo w wielu moich podcastach mówimy też o treningu i mówimy o tym, jaka jest waga
mocnych mięśni brzucha, no bo oczywiście one powinny być mocne, ale jaka jest waga równowagi przede wszystkim, żeby nie przesadzić i to, co my w tym momencie uważamy za idealne ciało, to, co my uważamy za idealną dietę często, to właśnie może być przegięcie w tą drugą stronę i to nie. Zawsze jest jakiś koszt tego, tylko pytanie, czy my ten koszt widzimy, czy jeszcze nie. Niesamowite. Naprawdę to jest niesamowite. Na ile rzeczy wpływa oddychanie. Tak. Jakim faktycznie jest takim punktem węzłowym dla organizmu. To, o czym byśmy rozmawiali na samym początku, dlaczego pani podjęła decyzję, żeby pójść w oddychanie. W tym momencie wydaje mi się dużo bardziej jasne, bo faktycznie jest to takie miejsce, w którym można przerwać całą masę tych niezdrowych łańcuchów, w których funkcjonujemy, tych niezdrowych sprzężeń. Jeżeli zaczniemy dobrze oddychać, jesteśmy w stanie faktycznie zadziałać na całą masę innych układów i być może zacząć się naprawiać w tych wszystkich innych obszarach. Ja, jeśli można tutaj słowo, bo to jest dokładnie chyba analogicznie jak do obszaru, którym pan się zajmuje. Wszelkie wady postawy nie dają nam objawów od razu. Mhm. Możemy się, sama jestem przykładem, lat 20, 30, 50 garbić, siedzieć nie tak, ale w pewnym momencie zaczynają być problemy z kręgosłupem, z bóle pleców, uszkodzenia kolan, bioder, bo to wszystko, cała mechanika została zaburzona. I tak samo jest z oddychaniem. To, że ktoś oddycha nieprawidłowo, zwłaszcza jak jest młody, w tej chwili może mu się nie dzieje nic, poza tym, że być może ma niższy poziom energii, czego z tym może nie łączyć. Ale lata takiego oddychania, podprogowo gorsze dotlenienie, zaburzony balans w układzie autonomicznym, te wszystkie podprogowe zmiany doprowadzają do tego, że nagle zaczynamy cierpieć na jedną, drugą, trzecią, czy w końcu bardzo poważną chorobę. Pytanie właśnie, znaczy może nie pytanie, na część etatu pracuję w Instytucie Reumatologii z pacjentami, gdzie cała masa chorób reumatologicznych to są choroby też o podłożu autoimmunologicznym i prozapalnym. Przewaga układu współczulnego, niewłaściwa praca przepony, praktycznie absolutnej większości pacjentów, więc tym jak oddychamy, pracujemy sobie na samopoczucie z grubsza w danym momencie, ale możemy tego nie zauważać, ale długofalowo po prostu na całe zdrowie. Oddychamy cały czas, czy nam się podoba, czy nie, więc tak. Lepiej to robić, więc lepiej. Róbmy to dobrze, róbmy to porządnie. Pani doktor, ja w tym momencie nawet bym nie śmiał przejść do sekcji to co mamy zrobić, bo po takim wstępie prawdopodobnie musiałbym wymienić kartę w moim sprzęcie nagraniowym na taką o pojemności na wiele, wiele godzin nagrań. Bardziej zależy mi na tym, żeby być może dać taki impuls tym osobom, które wysłuchały tego podcastu, takie, jak to się mówi w marketingu, call to action, co po tym, jak już podcast wybrzmi, dalej zrobić. Czy usiąść, policzyć sobie wdechy i wydechy, czy w ogóle wpaść w jakąś taką paranoję, zakleić sobie usta taśmą na 24 godziny, zdiagnozować się. Pani strona na pewno oferuje dużo takich, nie mówię prostych, ale dużo pomysłów na to, co dalej ze swoim oddechem zrobić, ale dalszy krok po wysłuchaniu podcastu o oddychaniu. Już, ja tak od końca. Akurat na stronie mojej niewiele jest, ale zapraszam do wysłuchania podcastów, bo ja też mam świadomość, tak jak pan powiedział, że tutaj nasza rozmowa już trwa długo i biorąc ten attention span, jaki tak, w tej jasne. Chwili jest charakterystyczny, to teraz to 3 minuty, nie wiem, ile osób będzie w stanie ją wysłuchać od początku do końca, więc ja nagrywam takie podcaściki typu 15-20 minut, które są poświęcone każdemu tematowi. Między innymi jest jeden o zaklejaniu ust, bo to byłoby kolejne 10 minut. Natomiast wracając też do pana pytania. Pierwsza rzecz po wysłuchaniu naszej rozmowy to, co bym rekomendowała, po prostu zacząć zwracać uwagę na swój własny oddech, jak oddychamy. Oczywiście tak, jak najbardziej można usiąść i w spoczynku policzyć sobie, ile mamy oddechów na minutę. Można sobie zmierzyć zakres tolerancji na dwutlenek węgla, pauza kontrolna to jest bardzo dobry pomiar i przede wszystkim zacząć obserwować. Po pierwsze, czy oddychamy przez nos, czy przez usta. Stosunkowo mało osób oddycha cały czas przez usta, a większość uważa, że oddycha przez nos, mimo że oddycha w sposób mieszany. Dlaczego? Dlatego, że jak słyszą oddychanie przez usta, to wyobrażają sobie kogoś szeroko otwartą buzią, a tymczasem delikatnie rozchylone usta na 2-3 mm i wciąganie przez nie powietrza, to jest też oddychanie przez usta. Skoncentrowana uwaga sprzyja dominacji współczulnej, sprzyja oddychaniu przez usta. Poprosić rodzinę, znajomych, obejrzeć zdjęcia, które nam zrobiono znienacka,
jak mamy paszczę na tych zdjęciach, czy ona jest zamknięta, czy jednak jest rozwarta. Bezdech e-mailowy, ludzie czytają mail albo coś, otwarta buzia i przestają oddychać, więc jakby zwróćmy uwagę na to, czy często wzdychamy, czy często ziewamy, zwróćmy uwagę, jak mówimy, jak oddychamy w trakcie mówienia, bo samo branie wielkiego wdechu, mówienie, mówienie, mówienie do końca i znowu następny, to jest też złamanie raj, to sprzyja hiperwentylacji. Częste wzdychanie jest w stanie zmniejszyć nam zakres tolerancji na dwutlenek węgla, więc zwróćmy uwagę, czy nasz oddech jest cichy, czy głośny, czy jest słyszalny, czy jest regularny, czy nie mamy maniery zatrzymywania powietrza na wdechu, ewentualnie po wydechu, co jest dłuższe, wdech czy wydech. Obserwujmy swój oddech. Można sobie nastawić zegarek co godzinę, budzik, jak zadzwoni, jak oddycham, żeby po prostu zauważyć. No i zdiagnozujmy, co jest problemem. Stańmy przed lustrem, zobaczmy, czy chodzą nam ramiona w pionie. Prawidłowy ruch dołu przepony to taki bardziej jest a la akordeon, powiedzmy, na boki, więc zobaczmy te rzeczy, stwierdźmy, gdzie mamy problem i starajmy się przywrócić w pierwszej kolejności, bo to od razu wpłynie na poszczególne parametry, oddychanie przez nos i prawidłową pozycję języka. Czasami trzeba to robić powoli z ćwiczeniami poprawiającymi tolerancję na dwutlenek węgla, bo sam fakt przestawienia się na oddychanie przez nos może powodować uczucie duszności. Pamiętajmy, że to nie niedobór tlenu, ale właśnie rosnący poziom dwutlenku węgla powoduje uczucie duszności. Można sobie zrobić eksperyment z pulsoksymetrem i sprawdzić, jaka jest saturacja. Jasne. Czyli jest wiele sposobów, które możemy wykorzystać, żeby się dobrze samodzielnie zdiagnozować, na ile mieścimy się w tym spektrum właściwego oddechu. I jak się już zdiagnozujemy i prawdopodobnie, niestety, znajdziemy wiele elementów niedziałających tak, jak działać powinny, i po przesłuchaniu tego podcastu będziemy wiedzieć, w którym obszarze nam to się zaczęło psuć, to wtedy, jak rozumiem, pani zaprasza na swoją stronę, pani powiedziała, że tam niewiele jest, no być może na stronie jako takiej nie jest jakoś strasznie dużo, no ale są warsztaty, są różnego rodzaju eventy, które pani robi. Proszę podać takie kierunki poszukiwania wiedzy, ewentualnie może jakąś lekturę polecić dla tych, którzy chcą być w ten oddech zanurkować głębiej. Tak, jeżeli ktoś nie cierpi na jakieś bardzo konkretne objawy, chce po prostu mieć lepszy poziom energii i zauważy, że oddycha trochę za szybko, czasami wzdycha i tak dalej. Jasne. No świetne wszystkie książki Patryka McCowna i dla tych, co nie lubią dużo czytać, to krótka pozycja, jak oddychać, aby być zdrowym. Dla tych, co uprawiają sport, no to przewaga tlenowa tutaj jak najbardziej. No i ostatnio się pokazała, znaczy polskie tłumaczenie, oddech terapeutyczny. To jest taki ambitny podręcznik z całą masą badań naukowych, przejście przez wszystkie układy, ale jednocześnie tam jest opis wszystkich ćwiczeń oddechowych plus rekomendacje jak w przypadku różnych patologii. To jest jeden kierunek. Z doświadczenia już wiem, że te osoby, które mają ten wzorzec oddychania bardziej upośledzony, czy mają jakieś dolegliwości, wymagają czasami wsparcia w diagnostyce, bo nie wiedzą, jak podejść, czy najpierw ćwiczenia przepony, czy najpierw przez nos. Te funkcje przepony też potrafią być bardzo różne, potrafi tył nie pracować na przykład, a tutaj jako tako, czy z kolei kwestia bezdechu nocnego, która dotyka większej liczby osób, niż by się wydawało i tutaj wpływ na pauzę kontrolną i na zakres tolerancji dwutlenku węgla, więc jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia, to zapraszam serdecznie, informacje na mojej stronie treneroddechu.com, a też samej teorii, jeśli ktoś będzie miał niedosyt po naszej rozmowie, to bezpłatny podcast na Spotify'u Lepiej, Lepiej Oddychaj Lepiej. Świetnie. Ćwiczenia oddechowe są proste i każdy może je wpleść w tak zwanym międzyczasie w codzienne życie i ważne, żeby robić to stopniowo. Ja w tej chwili, bo dużo osób po prostu nie może przyjść na kurs, mam nadzieję, że już w ciągu tygodnia będę miała taki kurs online, który z filmikami, który też można w domu sobie wykorzystać i samemu przywrócić ten oddech. Jasne. To jest, myślę, bardzo ważne na koniec, co pani powiedziała, bo ja być może miałem w trakcie tego podcastu tendencję, żeby trochę tutaj mieszać i robić z oddychania jakiś wielki problem i przestrzeń do wielkich ćwiczeń reedukacji i wielkiego leczenia, ale
Chyba to jest ważny przekaz, że jeżeli poświęcimy temu trochę uwagi, zrozumiemy, o co w tym wszystkim chodzi, to jesteśmy w stanie przywrócić sobie właściwe wzorce oddechowe i w sposób zupełnie podświadomy z każdym wdechem i wydechem się leczyć, regulować i równoważyć to, co w naszym organizmie jest niezrównoważone. W związku z tym tak, to nie musi być takie straszne, ale na pewno warto w to trochę zainwestować uwagi i czasu i energii. Świetnie, ja dziękuję bardzo. Sam będę musiał ten podcast kilka razy przesłuchać, dobrze to przemyśleć. Pod kątem swojego własnego oddychania i oddychania całej mojej rodziny, bo staramy się coraz bardziej świadomie oddychać, mając świadomość zresztą tego, jak to bardzo jest ważne. Dziękuję zwłaszcza bardzo. Dzieciaki, proszę tak, pilnować. Tak, tak. No tak, moje dzieciaki są już dorosłymi dzieciakami, no ale tak czy inaczej, trzeba też im pewne rzeczy podpowiadać albo do pewnych rzeczy inspirować, szczególnie, że to, co pani wspomniała tam na jakimś etapie, młody organizm zbuforuje wszystko, w związku z tym może się wydawać do pewnego wieku, że wszystko jest okej, ale gdzieś tam z tyłu fundujemy sobie narastający problem w przyszłości. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję, że znalazła pani czas w swoim zajętym grafiku i wierzę w to, że nasi słuchacze docenią i przede wszystkim użyją tego w sposób właściwy do poprawy swojego zdrowia. Ja ślicznie dziękuję za zaproszenie, za rozmowę, za pytania. Mam nadzieję, że nie było to zbyt skomplikowane i że zainspiruje naszych słuchaczy, żeby po prostu zwrócili uwagę na to, jak oddychają, bo to jest element wpływu, który mamy pod nosem. Jestem o tym przekonany. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do usłyszenia Broda Talk, bo tych tematów pojawiło się masa. Dzięki. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Gratulacje. Odsłuchaliście właśnie kolejny odcinek podcastu Broda Talk. Mam nadzieję, że nie był to dla Was czas stracony. Jeżeli tak było w istocie, to mam prośbę. Subskrybujcie kanał, oceniajcie, dawajcie gwiazdki i cokolwiek tam na Waszej platformie robić można, żeby podcast miał szansę zaistnieć. Dzielcie się proszę ze mną swoimi opiniami, najlepiej korzystając z kontaktu mailowego na brodatalk.pl. I najważniejsze, nie kiście tej wiedzy dla siebie. Udostępnijcie bliskim i znajomym, niech oni również mają szansę skorzystać z tej brodomądrości. Słyszymy się już niedługo.